Cześć, jestem Merwo i dzisiaj postanowiłem nagrać film o całej tej ostatniej zmianie rank w CS-ie. O tym, jak wiele osób po przegranych meczach spada, jak po jednej porażce od razu tracicie rangę, po drugiej, trzeciej również i spadacie nagle o kilka rank. O tym, jak cała ta zmiana wpłynęła na nas, czy w ogóle na nas wpłynęła, jaki to będzie miało wpływ również na przyszłą grę w CS-a. I pomyślałem, że właśnie nagram ten film, bo temat jest gorący, wiele się o nim dyskutuje teraz w CS-ie. Wielu z was mnie również prosiło o to, żebym nagrał tego typu materiał, spytałem was na Facebooku też, czy chcecie, jak najbardziej pozytywnie zareagowaliście i opisaliście wiele swoich historii, przypadków, jak to wyglądało u was, kiedy te rangi traciliście, wygrywaliście, przegrywaliście. Także również pod tym filmem zapraszam was do dzielenia się w komentarzach. Myślę, że wielu osób ten temat po prostu zainteresuje i wasze przypadki również. I pomyślałem, że zrobię ten film właśnie w takiej formie vlogowej, bo temat jest luźny i będę chciał trochę o tych rangach porozmawiać właśnie. Czy cała ta zmiana w ogóle ma na nas wpływ? Jak cały ten przebieg zdobywanych, traconych rang w ogóle wygląda? Bo myślę, że warto parę słów po prostu o tym powiedzieć. I od czego zacznę, to właśnie dlaczego te zmiany zostały wprowadzone, jak zostały wprowadzone, i tu od razu wam przytoczę oficjalne stanowisko Valve w tej sprawie, bo pracownik Valve się wypowiedział w tym i jest tutaj, to komentarz jest po angielsku, ale w skrócie on oznacza tyle, że był spory napływ nowych graczy do CS-a, rangi generalnie poszły do góry i postanowili z powrotem, o czym też powiem za chwilę, bo to jest taki trochę powrót do tego, co było kiedyś, z powrotem graczy wyrównać wokół rangi Gold 4, czyli im wyższą macie rangę później w kierunku globala, tym mniej jest graczy w tej wyższej randze i macie im niższą w kierunku Silver 1, też coraz mniej jest graczy w tej randze, czyli Gold 3, 4, Kałach 1, 2 mniej więcej, w tych rangach powinno być najwięcej graczy, w tych rangach powinniście najszybciej znaleźć mecz. I pomyślałem, że od razu wam przytoczę to, jak te rangi wyglądały wcześniej. To jest taka strona, która mniej więcej na bieżąco monitoruje, kto ma jakie rangi. Nie jest to w 100% odwzorowane, ale jest to, myślę, dosyć bliskie przybliżenie. Jak nie zapomnę, to wam podlinkuję to w opisie. Tak rangi wyglądały w listopadzie, to co wam teraz pokazuję, sam zrobiłem te screeny. W globalu było niecałe 3% graczy, prawda, w Supreme około 5%, Orzeł tutaj około 18%. W Silverze na 6 rangach było około 4% graczy, z tego co widzę. To jest niesamowicie mała wartość jak na całe 6 rang. I jak widzicie, bardzo dużo osób w kałachach, w goldzie mniej. I tak wyglądały te rangi. I po prostu dużo osób narzekało na to, że w tych wyższych rangach po prostu poziom drastycznie spadł w dół. Że w szeryfie, w orłach zaczęły się pojawiać osoby, które no tak naprawdę uczą się grać. Jeszcze nie potrafią nawet dobrze celownikiem się ustawiać u przeciwników na wysokości głowy. Nie mówiąc o jakichś podstawowych granatach. Że w tych niższych rangach nikogo nie było. I generalnie wpłynęło to na to, że jak więcej ludzi się wciśnie w te wyższe rangi, jak więcej ludzi ma tą samą rangę, no to po prostu siłą rzeczy ten poziom zaczyna się zatracać i po prostu więcej słabych graczy jest wpychanych do góry i dzięki temu na jednej randze mogą być często gracze o kompletnie innym poziomie gry. Teraz natomiast pokażę wam screen, jak to wygląda dzisiaj w momencie robienia przeze mnie tego materiału. Jak widzicie, zmiana jest no, według mnie ogromna i według mnie jak najbardziej na plus, o czym też powiem za chwilę. W globalu mamy niecały 1% graczy, w Supreme 3, w orłach trochę powyżej 7, a w silverach teraz w 6 rangach, wcześniej było około 4%, teraz jest, z tego co liczyłem wcześniej, około 20% graczy. Co piąty gracz jest w silverze mniej więcej, także również na pewno wielu z was oglądających ten film spadło niedawno z golda do silvera i no tak wygląda w tym momencie. Jak widzicie, większość wokół tego gold 4, jednak większość graczy oscyluje wokół właśnie tej rangi. I teraz, jaki to ma na nas wpływ? Jaki to ma wpływ na naszą grę? Czy w ogóle ma jakiś wpływ? Bo po prostu chcę wam powiedzieć, że to nie ma tak naprawdę większego wpływu na to, jak w tym momencie gracie, ponieważ jeśli większość spadła o tę rangę 1, 2, 3, 4, nawet w niektórych przypadkach, też za chwilę powiem o tym, z jakich rang do jakich prawdopodobnie spadliście. I nie ma to tak naprawdę wpływu i nie powinniście się przejmować tymi rangami, ponieważ jest to tylko graficzne jakieś odzwierciedlenie waszego skilla. Jeśli każdy spadł o tą jedną rangę w dół, czy dwie, czy trzy i tak dalej, to dalej gracie mniej więcej z tymi samymi osobami i poziom rozgrywki na matchmakingach, jakiś poziom fanu z gry, poziom przeciwników nie powinien się tak naprawdę zmienić. Na pewno ulegnie trochę zmianie, na pewno jedni spadną mniej, nie więcej i tak dalej, ale w gruncie rzeczy poziom rozgrywki powinien pozostać mniej więcej ten sam, ale za to, żeby dostać się do tych dużo wyższych rang, żeby wbić tego globala, będzie to o wiele ciężej. I co ciekawe, wiele osób na przykład mówiło, że jak najbardziej rangi powinny być zmienione, za dużo osób jest w wyższych rangach, ale to ja zasługuję na tą rangę wysoką, a inni powinni spaść w dół. To jest taka śmieszna zależność, ale występuje ona u bardzo wielu graczy, także wielu narzekało, że rangi powinny być osłabione, a teraz narzekają, że spadli o dużo rang i coś jest z tym CS-em, nie tak? Coś jest źle zrobione. Kiedyś, słuchajcie, było tak, jeszcze jakiś czas temu, że
Większość graczy po wygraniu 10 meczy, jeśli nie miała jakiegoś ogromnego doświadczenia w CS-ie, to lądowała w Silverze tak naprawdę. Wbicie Golda już było większym osiągnięciem, później Kałach. Jak już ktoś dostał się do Orła, no to było wiadomo, że no, on już jest dobry, on już się zna na grze, już tak naprawdę od Orła zaczynała się ta wyższa gra. Był tak zwany DMG Hell, czyli ludzie, którzy byli w Szeryfie. W Szeryfie był największa była różnorodność skilla, bo były smurfy z globala bardzo dużo, którzy nawet nie mogli tam wbić jeszcze Orła, a było mnóstwo ludzi, którzy jakoś z Kałacha akurat dopiero co awansowali i przedział skilla był ogromny i potrzeba było dużo, dużo zwycięstw, żeby właśnie tego Orła wbić. Natomiast niedawno cały czas te rangi były jakoś tak osłabiane, jak sami widzieliście, z Silvera w ogóle wszystkich wypchnięto do Golda i ten poziom po prostu uległ zmianie no i o tym już zresztą mówiłem, nie będę się powtarzał. Także też słyszałem głosy o tym na przykład, że powinny zostać dodane rangi nad globalem, jakaś ranga, żeby ci lepsi gracze mogli o tę rangę walczyć. Moim zdaniem nic to tak naprawdę nie zmieni, bo ile byśmy tych rang nie dodawali tak naprawdę na samej górze, to zawsze znajdą się osoby w tym samym czubku, którzy są dużo lepsi od tych najsłabszych w tej najwyższej randze. O co mi tutaj chodzi? No, przeciętny global jest dużo słabszy od profesjonalnego gracza, który również ma rangę Global Elite, gra zawodowo w CS-a, po prostu poziomem odstaje od innych i tego typu rzeczy nic by nie zmieniły, chyba że tą najwyższą rangę byśmy zrobili na takiej zasadzie bardzo mocno rotacyjnej, naprawdę czołówka graczy tam się znajduje, ale to jest myślę już w ogóle inny temat na inny film i kiedy indziej o tym powiem, także niedawno była wyprzedaż CS-a, było również było mnóstwo nowych graczy, nowych smurfów i też to wpłynęło na to, że na dużo niższych rangach też często grają osoby, które mają smurf konto, bo postanowiły, że po całej tej randze jeszcze raz sobie wbiją nową rangę po 10 zwycięstwach i też wy często być może na niższych rangach trafiacie na dużo lepszych graczy. Także nie wiemy tak naprawdę cały czas, jak te rangi działają. Znaczy mamy sporo różnych takich przesłanek, ilości zwycięstw, jakaś taka nasza... tak jak sobie radzimy po prostu w czasie rundy, w czasie meczu, nasze indywidualne tutaj zachowanie, zagrania, ilość killi i tak dalej, MVP, jakieś plantowanie bomby, defowanie, tego typu rzeczy, ale tego dokładnie wszystkiego nie wiemy i na przykład też wielu graczy mówi, że fajnie by było, gdybyśmy widzieli naszą rangę, że za chwilę rangę wbijemy, za chwilę stracimy, żebyśmy po prostu lepiej się w tym wszystkim orientowali. Ja osobiście, to jest moja opinia, mi się podoba tak jak jest, że ta ranga jest taką trochę niewiadomą, że nagle mamy awans zaskoczenia, bardzo się cieszymy, albo nagle mamy spadek i się tym po prostu martwimy. A tak jakbyśmy na przykład widzieli, że oj, tak bardzo mało nam brakuje do spadku, to mogłoby się okazać, że boimy się grać, boimy się, bo przegramy i stracimy tę rangę albo będziemy czekać, aż zagramy w ogóle z kimś dużo lepszym, żebyśmy tego meczu nie przegrali, żebyśmy nie spadli. Jakieś takie różne dziwne kombinacje by się zaczęły, żeby tę rangę tak sztucznie wbijać i... Ja osobiście wolę tak, jak jest w tym momencie, że ta ranga jest taką bardziej niewiadomą. I myślę, że to tak mniej więcej na wszystko, co chciałem w tym filmie powiedzieć. Zmiana tych rang jest według mnie jak najbardziej na plus. O jednej bardzo ważnej rzeczy zapomniałem, słuchajcie. Chciałem wam pokazać, jak wygląda... Tutaj mam to. Też wam to wrzucę na filmie. Jak wygląda to, jaką rangę mieliście wcześniej, jaką macie teraz. I tak na przykład w globale oczywiście zostały globale, bo jak żeby inaczej, ale w Supreme są tylko globale, czyli każdy z Supreme prawdopodobnie spadł do Lema albo spadł do Orła zwykłego. Z Lema mogli spaść do Orła czy do Szeryfa i na przykład z Szeryfa ktoś mógł spaść nawet do Gold 4. To jest ogromny spadek i pewnie też takie osoby się oczywiście zdarzyły. Widzicie, to jest tak dosyć fajnie pokazane, jak z tych wszystkich rang mniej więcej spadliście. Możecie mi dać znać, czy to się pokrywa z waszymi doświadczeniami, czy nie. Co ciekawe, każdy, kto był w Silverze wcześniej, no tych graczy było bardzo niewielu, ale każdy, kto był w Silverze wcześniej, teraz ma praktycznie rangę Silver 1. To jest no ogromnym, myślę, spadkiem i u mnie się to zgadza, bo miałem wcześniej Lema, teraz mam Orła, także wszystko jest ok i gra mi się tak samo, tak jak grałem wcześniej, tak? Przeciwnicy są na podobnym poziomie, raz wygrywam, przegrywam, różnie sobie radzę i myślę, że jak najbardziej zmiana w żadnym negatywnym stopniu mnie nie dotknęła, a fajnie wiedzieć, że muszę po prostu bardziej się postarać, muszę po prostu grać dużo lepiej, żeby w tym momencie teraz wbić Lema, Suprema czy o globalu, ale to myślę bardzo daleka droga w tym momencie u mnie, także... To na tyle w tym filmie, słuchajcie. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej zmianie rank, jak to was dotknęło, czy o ile rank spadliście, jaką macie teraz, jaką mieliście wcześniej. I trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.